I co my mamy teraz zrobić? Climb, you will must stand from loss and bonus to depart. O kurde, to będzie trudne. To gain a lot. Dobra, samochód, wiemy, że musimy mieć Nissana. Nie czytam czata specjalnie, żeby sobie nie spoilerować wyzwania. Chyba będzie ten, nie? Innego nie mam. Więc musi być ten. Kurde, ale głupie. Dobra, spróbuję podjechać po prostu od dołu do góry. Może się zrobi. Nie patrzę na czata. Nie ma szans. Wiem, że już pewnie macie odpowiedź. Ale chcę sam. Bo to jest jedna z niewielu rzeczy, które są fajne w playliście festiwalowej. Poza trialem. Chociaż powiem wam, że z wami trial jest nudny, bo jest za łatwo. Wezmę sobie jakiegoś tuna fajnego. Tylko to było nie ośnieżone tam na tej miniaturce, nie? Ale to jest to. To się nazywa nawet Mountain Top. I ten podjazd wyglądał tam prawie tak. A, może nie. O, chyba nie. A, nie, może tak. Kurde, nie wiem już, zgłupiałem. Oj, chyba nie. O kurde, tą zagadkę będziemy robić długo. Tylko tam trzeba było podjechać z kąś do tego miejsca, nie? To musi się teraz głupio oglądać. Ej, no to wygląda jak szczyt wulkanu. Chill climb. No... Dobra, to chodzi o wulkan na 1000%. Snow mountain high enough. Czyli tu chodzi o górę, na której jest śnieg, a jedyna góra, w której jest śnieg, to jest wulkan. Kurde, to jest za trudne. Będziemy tu siedzieć 3 godziny. Czy my naprawdę musimy jechać jakoś z lasu? O Boże. Chyba, że mam jechać drogą, ale na miniaturce jest ewidentnie, że się jedzie offroadem. Ale tam było na miniaturce zmyłka, w takim razie. Dobra, to musimy od tego foto... Ja szukam dzielnicy, która się tak nazywa, jest taki fotoradar. Kurde. Nie znam wszystkich fotoradarów na pamięć z nazwy. Może nie jestem prawdziwym fanem Fordzy, no. Dobra, jedziemy. Kurde, co to za tuning? Ja pierniczę. Coś mam takie przeczucie, że nie musimy jechać drogą. Ale pojedźmy, mamy szybki samochód, więc... Ojej, co to... To mi się jeździć nie da. Ktoś zrobił na pałę jakiś głupi tuning i tyle. Mam nadzieję, że się zaliczy. Tu się nie da ani jechać, ani driftować. Muszę jechać o. Ktoś zrobi takiego power builda, wiesz? To jest dobre, jak się gra na padzie. Można wtedy w miarę to ogarnąć na wyścigach. Ale na kierkę to jest zabójstwo. Boże. Ani driftować, ani jechać. Na wszelki wypadek pojadę asfaltem, ale czuję, że można na przełaj spokojnie. Okej, już jesteśmy niedaleko, zobaczmy. I gdzie to jest?
jeszcze kawałek wyżej, nie? Kurde, jeszcze jedna pętla. Okej, okay. Już ostatnia prosta. Ale ładne, zobaczcie jakie ładne chmury. Kurde. Robi to robotę, nie? Chyba w żadnej grze wyścigowej nie ma tak pięknego nieba jak w Forza Horizon 5. To jest coś wspaniałego. Okej, okay, uwaga. Yes! Zrobiliśmy! Jestem prawie pewny, że można było to zrobić lepiej. Wiesz, jadąc po prostu tym offroadem. Od razu muszę pobrać inny tuning, bo ten jest okropny, kurde. Kto to robił? Weźmy sobie może... A, bo to był w sumie tuning rajdowy. No tak. To ma sens teraz. Zobaczmy. Ja bym chciał coś pod gripa, bo tu widzę, że znowu coś dziadowskiego zrobione jest. Tutaj mamy coś do driftu niby. 15, 19, 1. O, tu mamy coś... Dobrego, w sumie ten najwyżej, najczęściej pobierany. Zobaczmy. Tutaj jest dobry grip. Pobieramy. Fajnie się akurat złożyło, że skarb będzie ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, nie? Jedziemy szukać. W końcu skarbu. Głupia była to zagadka. Znaczy głupia, no dosyć trudna dla kogoś, kto nie zna wszystkich radarów na pamięć z nazwy. Okej, okay, w sumie mamy podpowiedź, gdzie jest skarb. Więc spoko, będzie to naprzeciw tego zjazdu, tak. I są tam siatki, więc to jest na pewno blisko toru. Nie, bo było tam kawałek siatki, był jakiś reflektor, więc to jest poza torem. Jest siatka. Są te chorągiewki takie śmieszne. Zobaczmy z tyłu jak wygląda. Okej, to teraz w prawo. I tutaj szukamy, nie? Dobra, jest! Proszę bardzo. To Horizon Tour był. O! I Forza Ton Points to jest lepsza nagroda niż kasa. Dlatego, że za to można sobie kupić w tym sklepie w playliście festiwalowej, tutaj możemy sobie kupić różne fajne rzeczy. Ja sobie zawsze kupuję coś stąd. Dlatego, że się przydaje to. Na przykład kostiumy, dużo sobie pokupowałem dzięki temu. No i pięknie, to była ostatnia rzecz w playliście festiwalowej. Mamy dwa samochody do odebrania. Proszę bardzo.